Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony Tola i witam was w The Sims 3 razem z Majką i z Marcelem w przyszłości. Tak, tutaj ciągle nam ktoś włazi, a w ogóle mam piękne fioletowe łóżko i w ogóle ślicznie tutaj jest. Oni dosypiają i słuchajcie, z Marcelem jeszcze tam robiłam takie te zadania, ale teraz ma, żeby zamówić... Jak w miejscu publicznym? To gdzie Barabara? Przepraszam bardzo. Ciągle mi tutaj włażą. Wy wiecie, że te roboty to są paparazzi też normalnie. Ja tutaj chciałam im Barabara w ogóle wam pokażę. Świetnie to wygląda w tym łóżku. A ten mi zdjęcia robił, nie? W ogóle jaka jazda. Ale masakra, mówię wam. Także Marcel ma teraz zamówić drinka, a Maja była tam wtedy w tym ratuszu chyba, nie? Co ostatnio i teraz ma przeszukać wykopaliska na Puskowiach i bardzo dobrze, bo ja w ogóle chciałam to zrobić. Więc dzisiaj jeszcze sobie tutaj pogramy. Zresztą wiele osób napisało, że chciałoby, żebyśmy jeszcze tutaj pobyli ten jeden odcinek. Ale już dzisiaj będziemy też wracać, bo kolejny to już będzie Wigilia u Majki Marcela, dlatego wiecie... Musimy już dzisiaj wracać do domu. Oni już dosypiają, ale jeszcze muszę wam pokazać to Barabara. Zresztą wy widzieliście na pewno, ale ja wam powiem, że tak niewiele stąd pamiętam. A tu jest naprawdę fajnie i ja myślę, że jeszcze się tutaj wybierzemy. A może wybierzemy się, słuchajcie, z naszymi nastolatkami? No zobaczymy. W każdym razie podoba mi się. Naprawdę jest super. Marcel, ty się wyspałeś? Wiesz co, właściwie też. O, ty nawet chcesz Barabara. Maja, nie. Nie, gdzie ty idziesz? Wróć. Odprysz się. Co to ma? Wyhodować czosy? Ty to masz, Maja? Nie. Tak jak zwykle, nie mogę tutaj was ogarnąć, bo wy będziecie mi teraz wyłazić jeden przez drugiego. Barabara. Na dobry początek dnia, słuchajcie. Czemu nie? W ogóle piękne fioletowe to łóżko, zobaczcie. Super. Fajnie to wygląda, bo wiecie, na koniec już tak dnia dam Barabara, zobaczcie, jakie fajne, co? W ogóle, no, do naszej rozgrywki tutaj te rzeczy z przyszłości absolutnie nam nie pasują, ale wiecie, co raz na jakiś czas? No, pięknie. Właśnie, bo tu w ogóle są takie deski. Możemy sobie włożyć do wyposażenia, może polatamy też na tym, zobaczymy. Tu gdzieś widziałam jeszcze jedną, o! Możesz to zabrać sobie? Czekajcie, ja tylko sprawdzę. Albo to na dwór pójdziemy. Zobaczymy, co ty chcesz. Kupić nowy obiekt. Nie, moja droga. Chodźcie. Chociaż wiesz co? Użyj sobie tej łazienki. Marcel. A ty na przykład mógłbyś w innym pokoju sobie użyć? Ciekawe. I przyjdziecie coś zjeść. A coś tu jest, patrzcie. Wegetariańska ryba z frytkami. A to jest wspaniałe. Ej, no to zjemy, słuchajcie, co będziemy. Gotować. Co ty masz? Zaplanować strój, aha. Daj spokój, Marcel, teraz nie planujemy. A użył też tej łazienki. No fajnie. Maja... No, ktoś ci tutaj zajął. Dobra, to już zjedz sobie tam, nieważne. Marcel, ty też mógłbyś się przebrać, tylko ja mówię... Ja im, kurczę, wiecie co, wzięłam stroje zimowe, no bo my tam mamy zimę, prawda? Wszystkie masz zimowe. Kurde, te mi się teraz nie chcą wczytać. O, może ten będzie trochę lepszy. I wiesz co, pocałujesz... Majeczkę, pocałuj. Bo nawet tego chcesz. Tutaj ten mod też działa, wiecie? Gdzieś tam są różne relacje, o. No, i super. Wiecie co, na początek może pójdziemy na te pustkowie. Aha, właśnie, bo też mi napisaliście, że jeszcze są inni przodkowie. Wiem, kochani, ja nawet na ostatnim odcinku zrobiłam taki dopisek, tylko nie oglądacie uważnie, że wiem, że są jeszcze inni i jeszcze ich na pewno pójdziemy poznać. Tak, tutaj byliśmy, jeszcze są tutaj i tutaj. Także... Na koniec jeszcze się z nimi poznamy, tylko na początek. Tak, na koniec, na początek.
bredzę, słuchajcie, bo myłam okna i kurczę, tak siadłam. O, tutaj są te pustkowe, nie? Odwiedź to miejsce z Mają. Chodźcie. Idziecie na dół? Co ty, Majo? Patrzeć gwiazdy? I znowu Barabara. Słuchajcie, no to jest właśnie... Mieć 18 przyjaciół? Nie, no bez przesady. To jest właściwie was... Wasz czas tutaj razem, więc no co. Barabara, jak najbardziej wskazane. Dzieci nie ma w końcu. Dobra. O, razem jadą taksówką, nie wierzę. Tutaj, kurczę, jakieś miłości. A następnym razem, jak się wybierzemy, to wywołamy sobie właśnie ten. Bo w ogóle tutaj. O, tutaj. Przyszłość utopijna albo przyszłość dystopijna, ale to musielibyśmy wrócić i przyjść jeszcze raz, nie? I tutaj właśnie mamy przodków, także nawet możemy ich znaleźć na mapie. Tutaj mamy Mai, zobaczcie ilu ich jest, Marcela, chyba są ci sami, nie? Tak mi się wydaje, o, oni mają mniej. Także możemy to zobaczyć, no i tutaj jeszcze te posągi, to też byłoby fajnie zrobić, powiem wam. Ja o tym tutaj czytałam i tutaj zwykle jest na tej loterii, więc jeszcze musimy iść... sprawdzić te losy. Zobaczymy. Może uda nam się wygrać. Nigdy nic nie wiadomo. Przeszukaj wykopaliska na pustkowych. Dobrze. Boże, co to tak daleko? Biegną. A co to był za kwiatek? Dobra, chwila. Wy jesteście na randce w ogóle, tak? Patrzcie. Możemy pozbierać kwiatki. Schwytaj. Co to jest? A chodź, Marcel, ty. Schwytaj. Chcesz mieć wspaniałą randkę? No, tu jakieś robale łażą? Co to jest? To weź też schwytaj. Ja nie mogę, jakie dziwne. Patrzcie, schwytaj. I się bawię tutaj robalami. A tu jeszcze taki kwiatek. O, co to jest? Czekajcie, Maji zaraz dam, żeby tam przeszukała. Naładuj. Neutralizuj gniew. No, zobaczymy. A czekajcie. A teraz może się da już? Bo zneutralizowałam. Tak! Miłość! No tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dobra. Co to jest? A tego się nie da. Ale to nie jest to miejsce, słuchajcie, bo tam... badało się takie drzwi. Może to to? Miejsce katastrofy. Duży pojazd. Oraz mniejszy obiekt. To pewnie o to chodzi, co? No właśnie. Zbadaj tajemnicze drzwi. Wirnik. No, badasz? Co ty robisz, Morce? Czyta pożądliwe przyciąganie. Super. A co złapałeś? Co to jest? No, Majeczko? Pocałunek z przychyłem, ale ty miałaś to badać. Czemu nie badasz? Może ty zbadaj? Potrzebny jest klucz. Jaki klucz? Przeszukaj wykopalisko. Ale to jak mam znaleźć klucz? Tu jest coś do kopania, chodźcie. Zaraz mi się przypomina ten, wiecie, wymarzone podróże. Co do serii z Indii, bo tak teraz właśnie mi się przypomniało, to ona wróci, kochani, ale po nowym roku, bo ja teraz no, nie mam totalnie na to czasu, ale wróci na pewno, bo jeszcze tam wybierzemy się do Egiptu, więc nie martwcie się o nic. Po prostu chwilowo ją zawiesiłam, powiedzmy. No, co tam macie?
Na, włochate lamy! Nie wyglądasz dobrze. Słyszałam, że na pustkowie chciała się jakaś straszna choroba. To pozostałeś po wyschniętym oceanie międzymiarowe patogeny. To moja specjalność, ale to jest wirus miejscowy. Wybierz się do szpitala! O nie! Dlaczego? No nie, idź do szpitala, Maja, w takim razie. A ty? Dobra. A ty nic nie znalazłaś? Kurde. A nic więcej tutaj nie ma? Chyba nie. Tak, w sumie kwiatków to nie będziemy zbierać, bo takich tych tutaj się nie da zbadać, prawda? Chyba nie. To są te pustkowia. Tutaj. A, czekajcie, tu jeszcze coś jest. To chodź, ty będziesz tutaj kopał, mój drogi. A Maja w tym czasie będzie się leczyć w szpitalu. A, no i w końcu nie widziałam tego kwiatka. Miłość, chcę zobaczyć jeszcze raz. Poddaj się leczeniu, dobra. No wy już nie jesteście na randce. Nie, nie będziemy się kwiatkami zajmować. Budowa botów, no, to też byłoby fajne. No ale... Tutaj, wiecie, w tak krótkim czasie, no niestety... Nie uda mi się wszystkiego zrobić. Ja tak chciałam właściwie na chwilę, ale powiem wam, że fajnie tutaj. Podoba mi się. Kop, kop. Mam nadzieję, że ty nie będziesz chory. Tajemniczy fragment. To już mamy 4. Tak? Czekajcie, a Maja ma jakiś? A Maja nie ma żadnego? To nie znaleźliśmy wszystkich tych fragmentów. Ale to fajnie wygląda. O! O, moje miasto jest pełne, świetnie. Ej, to czekajcie, może gdzieś jeszcze... Zbierz i złóż fragmenty klucza z pustkowia. No właśnie, kurczę. Wiesz co, Marcel? To ty daj te klucze Mai. Ty masz dwie deski aż. Czyli ty masz tak, fragment drugi, fragment trzeci i fragment czwarty. Dobra, tutaj jeszcze. Chodź kopać. Nie wiem, czy ty zdążysz tutaj dojść. No zobaczymy. Okej. Ale on znowu jakby to samo. Co ty idziesz? Krątać. Ale damy jej, niech ma. Może to nią powinnam wszystko, nie? W sumie było dość logiczne. Zanim ona tu przyjedzie. Tutaj jeszcze są, patrzcie. Idziemy kopać. Marcel, a ty? Możemy zebrać? To chodź, bierzesz. O! Opcja rakietowego pocałunku oraz latania z innymi placekami rakietowymi. O! Ciekawe. To już dam tutaj Mai, żeby, wiecie, kupała. Myślę, akurat nam się uda, byłoby fajnie. Co to? A to ktoś mieszka w ogóle na takich pustkowiach. Nieźle. Czwórka, ale to już mamy czwórkę. My nie mamy jedynki i dwójki. To jest jeszcze jeden. A kto to? Ktoś tu gada. A ty, Marcel, będziesz zbierał te kwiatki, bo są fajne. I naładuj. Chyba nam jednego brakuje, tak mi się wydaje. Patrzcie, wszystko po dwa mamy. Fragment 3, no nie. Tutaj jeszcze mam, patrzcie. 4. Marcela, ty zbieraj kwiatki. Nie wiem, czy coś później z nich można, czy nie. Tak jeszcze szukam, wiecie, bo chciałabym to złożyć, jak już tutaj jesteśmy, nie? Byłoby fajnie.
Ja aż totalnie nie pamiętam, co tam jest. Zresztą nawet nie wiem, czy tam byłam, bo z tym dodatkiem, tak szczerze powiedziawszy, pograłam najmniej ze wszystkich. Bo on był ostatni, a to wiecie, no ja już pracowałam też i w ogóle. Znowu dwójka. Wyruszymy. I trójka. Maja. Jedynkę ja chcę. Patrzcie, tutaj jeszcze są. To ja dam Marcelowi, a Majkę już wyślemy do domu. Najwyżej jej, wiecie, przekażę. Tu jeszcze dwa znalazłam. To jest różnych dziwnych rzeczy tyle. Coś leży. Bo Maja to już jest po prostu padnięta. Patrzcie, co tu łazi. Fajne to. Podoba mi się. Fragment jeden! Marcel! Super po prostu. I później do domu. Masz Majeczkę. Złóż w całość. I włóż włożony klucz. No i pięknie, ale to już zrobimy, kochani. Rano, ja ich teraz szybciutko ogarnę i zaraz do was wrócę. Dobrze, kochani, oni już się budzą. Musieli niestety spać tutaj, dlatego że... Nie. Stójcie, bo jeszcze chcę, wiecie, ostatni barabara, bo będziemy się już stąd zabierać, niestety. Po tym dniu odprąż się. On! Właśnie! Wlazł nam tutaj do łóżka, słuchajcie, i musieliśmy spać w tym, no bo cóż. Barabara. No. Ostatni dzień tutaj spędzamy, kochani. Pójdziemy na te pustkowia, poznamy jeszcze tych naszych potomków. Czekajcie, co to? Ej, jakie to fajne. Ha, nieźle. Ma... Tatu właśnie nie, chodź, zamówimy sobie jakieś jedzenie. Lunch mamy. To zamówimy sobie... Zmarzona kanapka z masłem. Może być. W sumie oboje możecie to samo zamówić. Chodźcie. Fajnie to wygląda, jak to tutaj się tak, wiecie, fajnie pojawia. Pójdziemy jeszcze na te pustkowia, na tego drinka. A o tej loterii nie mogę zapomnieć i będziemy wracać. No niestety nie sprawdzę tutaj wszystkiego, bo to się nie da, bo jest za mało czasu. Odcinek by mi wyszedł za 2 godziny, ale na pewno jeszcze się tutaj wybierzemy, wiecie, bo mi się podoba. Fajnie całkiem. A właśnie, jeszcze to, wiecie co, to zrobimy inaczej. Skoczymy najpierw z tą loterią. To może Marcelem? A ona pójdzie na te pustkowie. Tutaj jest ratusz, tak. Sprawdź archiwalne wygrane na loterii. Dobra. A Maja, ty wrócisz tutaj na to miejsce katastrofy. O! Tak to zrobimy. Tu jest sporo różnych miejsc, no ale już, no, niestety nie uda mi się wszystkiego odwiedzić. Ale wybierzemy się jeszcze kiedyś. No, Majeczko, czekam na ciebie, moja droga. Nakopałaś się? Jestem strasznie ciekawa, co tam jest, bo ja w ogóle nie pamiętam. No, Marcel? Nie zdołał znaleźć? No nie wierzę. No? Wsuń klucz! Nie dał mi tego? Jeszcze pójdziemy z Mają. Stój! Zbadaj rozbity statek i zgłoś się z powrotem do podróżnika w czasie. Czekajcie! Nie, stać! Tu jest. Tu się nie da? Jak to tak? A, czekajcie. Co to jest? Zbierz.
Patrzcie, tu są jakieś różne dziwne rzeczy w środku. Uuu, ale to fajne. Co to jest? Możemy to oglądać? Marcel, to chodź tutaj. Nie wiem, czy zdążysz. Maja zabiera jakieś dziwne figurki. Ciekawe, ile są warte. Może ty? Ja nie widzę ich tutaj. Aha, bo ja patrzę Marcelem. 500. O! Aktywuj chip. Ciekawe. Zaraz to zobaczymy. No. Ja, ale tu fajnie, co? Oglądaj. No, usiądź sobie, tak, i oglądaj. Ty też chcesz to? Ty też pójdziesz sprawdzić, a nie da się tak. Podoba jej się, a jestem to ciekawa. Aktywuj chip. Zobaczymy. Marcel, czy ty zdążysz tutaj? Też chcę, żebyś to oglądał. I co się stało? Może śnić? A, okej. Maja, ogląda jeszcze. O, masz tego swojego stworka. A ciekawe, czy my go będziemy już mieć cały czas? Marcel? Marcel tu dopiero jedzie. Czekajcie, jeszcze zobaczę, co ona tutaj ma ciekawego. Nie tak. To jest tylko chyba do sprzedania. Torba pieniędzy. To od razu sprzedajemy. W sumie, czekajcie, jedną sprzedamy, jedną sobie zostawimy na pamiątkę. Wirnik. Możemy wypuścić? A to jest tanie. A to wypuść, ciekawe, wypuść. Zaraz zobaczę. To są te fragmenty. Wiecie co, to możemy sprzedać, nie? To już nam nie jest potrzebne, po co nam to? Sprzedamy. Nie tak chciałam. Wszystko chciałam. O, trochę kasy zarobiliśmy nawet, patrzcie, o, kwiatki jeszcze mamy. Dobra, a ty? To można sprzedać? Nie. Gdzie ty idziesz? A to na to wypuściła. O. Ojej, co się stało? Idź do niej o odkryciach, Marcel. A ty idziesz oglądać, no też obejrzeć, co? Boże, ty dopiero jesteś tutaj. No to nieźle. Niech on sobie też obejrzy. A Maja? Maja, ty miałaś donieść o odkryciach. Fajne to. Damy dzieciakom, jak to mi zostanie, to dam dzieciakom, bo nie wiem. I ona jeszcze pójdzie sprawdzić te losy na loterii. Chyba, że on by mógł jeszcze raz. Ciekawa jestem. Zaraz to zobaczymy. Gdzie to było? Tak, może jeszcze raz. Ty później sprawdzisz. Aha, jeszcze bym chciała, żebyście sobie kartkę zrobili. A, to się odtygowało. Dobra. Co wy tak jakoś... bo wybiegniecie. Dobra, przyspieszę im to. I co? Na wściekłe gnomy, ten statek, to brzmi tak cudownie. Opowiedz mi absolutnie wszystko o tym, co udało ci się tam znaleźć. No i co? I co, to wszystko? Dobra. Aha, z tego drinka. Ty jesteś tutaj. Chodź, Majeczko, też. Co to było? Zaplanuj pokaz cyfrowerków? Co to jest? Pozwij za zniesławienie. I jeszcze chcę kartkę okolicznością, żebyście razem sobie zrobili. Aha, to ci się odklikało. No nic, trudno się mówi. Ty tu, Marcel, czekaj. Marcel, ty znowu nie znalazłeś, wiesz co? Ja nie wiem, co z tobą.
Mam nadzieję, że tutaj czekasz. Maja? Chodź, chodź. Co tu jest? Ej, zaraz zobaczymy. No, zróbcie sobie. Później sprawdzisz jeszcze te wygrane. I ty, Marcel, też jeszcze raz. O, mają kartkę. Pięknie, cieszę się. Co to jest? A, to są te posągi, co? Odczytaj. Majka zdołała znaleźć, no widzicie? Aha, to jest ten, dobra, czekajcie, a tu? Odczytaj. Fajnie mieć taki posąg, nie? Może kiedyś nam się uda, jak jeszcze raz tutaj przyjdziemy. Jeszcze chciałam na tego drinka iść. Fajne! Też chcę taki posąg. Czemu? No nie zamknęli nam, naprawdę? Kurde. Może gdzieś indziej by się dało? A tu? Wszystko pozamykane. I nigdzie się teraz nie dostaniemy, patrzcie. Ale jaja. No to chodźcie jeszcze tu. Boże, wszystko pozamykane. Pójdź na chorą przygodę. To idźcie sobie tutaj w takim razie. No bo wszystko jest pozamykane. Kurczę, spóźniłam się. Możecie sobie jeszcze zwiedzić arenę, no to poczekamy, wiecie? A, to jest ten park dziedzictwa. To? Obserwatorium. To też możecie sobie zwiedzić. W końcu to wasza taka wycieczka. Czemu? Na cmentarz może niekoniecznie. Tu jest basen. Tutaj się nie da. To są takie królicze nory, nie? Dobra, to niech oni sobie to wszystko tutaj pooglądają i ja do was wtedy wrócę. To chyba tutaj jednak. Coś nie wiem. Chyba tak. O! Zamów drinka. I ty też zamów drinka. Przeczytaj... Kurczę, już to czytaliśmy! Żadne rozwody! Ale wiecie co, też bym to jeszcze chciała skończyć. Czekajcie, gdzie był ten? Tutaj? To go czytaliśmy, to może przeczytam... O! Odczytaj. Maja jest głodna. A można tu zamówić coś innego poza drinkiem? O co tu chodzi? Jakie trzy to już tu? Dobra, idź Marcel to odczytaj, zobaczymy. Okej. Zbadaj tajemnicze drzwi na... Ej, no to nie, to już tego nie bierzemy. Dobra, koniec, bo już zbadaliśmy to. Bo to były takie wprowadzające, nie? I jeszcze słuchajcie, na chwilę dosłownie pójdziemy tych przodków naszych odwiedzić i idziemy. Tutaj u nich byliśmy. Tutaj. Aha, tutaj nie ma nikogo, a tutaj? I też nie ma nikogo. Świetnie. To chyba ich nie poznamy jednak. Niestety. Wiecie co, jeszcze chciałam dosłownie na sekundę zobaczyć, co tutaj jest. A, to jest taka galeria, gdzie mogłem sobie to pooglądać. Ej, jakie to fajne! Kolory rośliny. To kupmy to, wiecie? Tak chociaż jedno na pamiątkę, żeby było.
No i dobra, wiecie co, ja ich... Wiecie co i wiecie co, wiem. Wracamy do domu, kochani, bo oni są padnięci. Niestety. Także no, co do tej rodziny, kochani, to tutaj możecie zobaczyć, jakich mają przodków. No, już nie będę dłużej nagrywała, bo jest strasznie długi ten odcinek. Patrzcie, no, takich mają przodków, proszę. Jeszcze się tutaj wybierzemy. Myślę, że oni mają takich samych, nie? Tak. Dobra. Wracamy do domu, kochani, bo... strasznie wyglądają, wiem. Ale myślę, że było warto. Fajnie, podoba mi się. Na pewno się jeszcze wybierzemy tutaj. Wracamy do domu, kochani. Koniec waszej randki kilkudniowej. Jezus, cali czerwoni. Ja mam nadzieję, że oni nie będą tacy, jak wrócimy do domu. Dobra. Jesteśmy w domu, słuchajcie. Jak wy wyglądacie? No. No i super wyglądają. A ciekawe jak nasze dzieciaki. Co tu się wydarzyło? Dzieciaki są w szkole, patrzcie, jak grzecznie. No, pięknie. O, właśnie, lampeczki na dom musielibyśmy zrobić. To prawda. Jak to się robiło? Świąteczne lampki, wiszące, wielokolorowe. Co widać? A, takie. Okej. Okay. Dobra, kochani, także wróciliśmy do domu. A wiecie co? To dosłownie się na chwilę, bo jak się okazało, oni obydwoje znaleźli tamte, wiecie... nie, gdzie to się kupowało? W sklepie. Gdzie jest sklep? Tęcza! O, patrzcie jak ładnie... Ej, nie uciekaj mi, tęczo. Patrzcie, super! To na nasze powitanie. Gdzie jest sklep, ja się pytam. O, patrzcie, mamy kasę tak swoją drogą. Sklep. Kup wygrywający kupon. O, to chodź jeszcze kupić. I ty? Bo on nie restauracja. Też, bo oni obydwoje znaleźli. Jestem ciekawa, czy wygramy. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy kasę, co? Zbieraj pieniądze i jeszcze mamy tutaj. Proszę. Jakie biznesy? A dzieciaki chyba dopiero jadą do szkoły, nie? Jesteście tu? A nie. Dopiero dzieci, jaka śnieżyca. Mogłabyś się przebrać. Dlaczego te namiotle, Melisy? Meliska jeszcze nie zmieniona. W kolejnym odcinku na pewno zmienimy już dzieciaki. Namiotle poleciała. No a co ona się będzie przejmować? W ogóle się nie przebrałaś na dwór. Ja nie wiem. Nie wiem. A Marcel? Marcel już tutaj jest. Ale to chyba będzie dopiero za jakiś czas wiadomo, jakie wyniki, prawda? Ciekawe. Chyba tak. Flirtować z jakimś tym. Nie. Kupili. I pięknie. Dobra, kochani. Co ty? Bałwana, będziesz lepiej dać spokój. Chciałaś tu pocałować swoją żonę. To pocałuj na koniec. A ja będę, kochani, się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Bo ja mam, że fajnie w tej przyszłości został tego bałwana. Podoba mi się. I na pewno jeszcze się tam wybierzemy. No bo nie udało mi się, wiecie, tych przodków wszystkich odwiedzić. Ale już nie chciałam tego przeciągać, wiecie, na kolejne odcinki. Ani na ten, bo ten już bardzo długo trwa. Także żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!